Dobra wiadomość, kochani, Fist Północ staje na nogi. I zgadnijcie, czyja to zasługa. Tak jest, nowego Spidermana. Czym jeszcze ten facet się zajmuje? Jeśli macie zdjęcia Spidermana sprzątającego ośrodek, wyślijcie je do mnie, a ja zamieszczę je na blogu. Do usłyszenia i pamiętajcie, że 10-minutowa drzemka da wam jakże potrzebny zastrzyk energii. Potrzebny zresztą nam wszystkim. Dobra, na razie. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Dark Dragon i rozpoczynamy kolejny odcinek z serii Spider-Man Miles Morales. Dzisiaj w planach mamy akurat pójść sobie tutaj do naszej misji głównej, no i sprawdzić, o co chodzi telefonem Finn. Ale jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinku, bardzo zachęcam was do nadrobienia i do obejrzenia naszej serii. Jeszcze zrobimy sobie kapsułę czasu, zanim tam polecimy, żeby ładnie odkrywać naszą mapkę. Właśnie widzieliśmy jadący skok. Oj, i mamy przestępstwo w parku. Zobaczmy sobie, o co chodzi. Jeszcze tylko luk na sobie zobaczę, tak, wszystko jest na 3 zrobione. Oczywiście Roxo, więc no, co ładnie tak. O kurka. Dobra, mamy tutaj jeszcze drugiego. Dobra, może trochę więcej niż jednego. O kurde. Wychodź tego. Jeszcze jeden. I poszło ładnie. Ukończono jeden punkcik umiejętności. Znaczy... Jeden punkcik umiejętności. Źle powiedziałem. Jeden punkcik aktywności. Nie, jeżeli oni ukrywali te kapsuły czasu, to jak oni się tu wspinali? Ciekawe. To było dobre. Raz powiedziałem Finn, że lubię piłkę nożną, więc ruszyła na arcytrudną misję, żeby ukraść dla mnie piłkę w trakcie meczu towarzyskiego. Dla przyjaciół zrobiłaby wszystko. Z drugiej strony ta piłka mogła być tu wciśnięta po prostu, tak, wrzucona. No okej. Dobra, lecimy sobie tędy. Zahaczymy jeszcze ogólnie wyzwanie walki. I oczywiście wtedy już sobie wszystko zrobimy. No jeszcze kawałek. Więc pokażę wam wszystko. A momencik, chciałem już zrobić moje cięcie. Jeszcze możemy wejść! Zapomnij! No weźcie! Zabrać kogoś nie ładnie! Już. Żebym was więcej nie nakrył na popełnianiu przestępstw w mojej okolicy, ani w całym Nowym Jorku. Nikt. Dobra, widzimy się już na miejscu.
Atomy Fist działają lekko, odkąd na jaw wyszło, że ich założyciel ma. I to szalony zamachowiec Mr. Negatyw. Sam wciąż wierzę w te ośrodki, ponieważ znałem May Parker, odważną kobietę, która oddała życie, by mogły one działać dalej. Zasmuciły mnie wieści, że oddział w Harlemie został podtopiony. Jest z nami Gloria, jego kierowniczka. Tak, dzięki. Można nas wesprzeć, przekazując darowiznę. Odliczy się ją od podatku. Świetnie. Przekażę 10% mojej tygodniówki. I połowę wypłaty Jareda! Słyszałem, że to Spider-Man odpowiada za zalanie ośrodka. Nieprawda. Spider-Man z pewnością tego nie zrobił. Pomyślmy. Kto skorzysta na obniżeniu wartości nieruchomości? I muszę tu przerwać, ponieważ staramy się unikać słów, które mogą skończyć się pozwem. Nawiasem mówiąc, Spider-Mana pewnie nie stać na prawników. To nie był Spider-Man. Skończył nam się czas. Dziękuję za wizytę, Glorio. A wy pamiętajcie, że wspierając Fist, możecie zostać prawdziwymi bohaterami, nie skrywającymi się za maską. Jared, wyłącz jej mikrofon, nim puści mnie z torbami. Dobra, widzimy się już przy naszym stanowisku. Dwa słówka. Walka w powietrzu. W tym wyzwaniu wrogów można zranić tylko w powietrzu. Zalicz jak najwięcej powietrznych eliminacji. Zbliż się do znacznika. W powietrzu? Dobra, czaję. Dobra. Jak w powietrzu, to w powietrzu. O tak! Apetyt rośnie w miarę latania! I tłum szaleje! I łup, i wciągnąć do siebie w powietrze! I pozamiatane! Rozpoczynanie ataku w ręce. Czuję, że mam tyle... Raz. Fajnie. Paraliza taktyczna. Aktywnie. Dobra, rozpoczniemy sobie od nowa. Mam coś dla ciebie! Żeby być na mega. Kurde, no nie możemy... sobie kostium. W ogóle pojawiły się nowe, z tego co widzę. Tutaj mamy cios, co ostatnio. I jeszcze to już koniec. Też fajne kostium. Takie moro czerwone też spodnie. No dobra, ale bierzemy sobie nasz klasyczny kostium i lecimy do naszej misji głównej. Chciałbym też was zaprosić do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Bo jeszcze wiele osób tego nie robi, a widzę, że dużo osób ogląda. Chciałbym podziękować wam za wszystkie
wyświetlenia, wszystkie subskrypcje, wszystkie łapki w górę. Bardzo mnie to cieszy, to, że tyle rzeczy dajecie od siebie. To tu rozpoczął się projekt związany z Nuformem. Morocznie. Gdzieś tam jest telefon Finn. I chyba już wiem, jak wejść do środka. Dużo wchodzi, myślę, nie? Osłona jest pod napięciem. Co on zasila? Niech się pospieszy. Muszę go jakoś wyłączyć. Dobra. Dobra, teraz wejdź do środka. Dobra, dobra. A, to jest tutaj jednak. Musimy odsunąć tą klapę. Pochłanianie energii spaliło generator. Nie wierzę, że się udało. No, ale się udało. No i dobra. Lecimy, 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 lecimy. Tędy nie przejdziemy, ale tutaj jak najbardziej. Lecimy. Włamanie do lagu pełnego uzbrojonych gości. Te święta zapamiętam na długo. Na pewno. W domu, podsypiać, przechodzić grę za grą i oddychać się świątecznymi ciastkami. Tędy? Dobra, pójdźmy tędy, zobaczmy co i jak. Pójdźmy wprost. Bo naokoło idziemy, powiem wam. Chwila. Czy ja zrobiłem koło? Gość, który to instalował, nie nadawał się do tej roboty. No, trochę tak. Według wykrywacza telefon jest głęboko pod ziemią. Mamy głębokie laboratorium. Piętra minus i tak dalej. O-o! Powiedzieliśmy się o włamaniu przez system wentylacyjny. Jeśli to Underground, zabić. Jeśli Spider-Man lub Tinkerer, zatrzymać. Tak jest. Jeśli przyda się wsparcie, wezwać natychmiast. Potrzebuję walnego. O, poszli. Dobra, nie musimy walczyć. Dobra. O, jakaś scenka. Dzieciaku. Co cię tak bawi? Niech cię Miles. Na takiego chudzielca. Umiesz walnąć. Wujek Aaron? Jesteś prowlerem? Tata cię rozpracowywał. Tak wiem. I na pewno masz teraz mnóstwo pytań. Ale musimy się stąd wynieść. Wybrałeś naprawdę złe miejsce. Najpierw muszę znaleźć to, po co przyszedłem. Słuchaj, jakiś czas temu pracowałem dla Roxxon. Z nimi naprawdę nie chcesz zadzierać. Gdyby nas złapali... To pomóż mi. Uparty jak ojciec. Dobra, ale masz się zdać na mnie. Zakradnę się do pomieszczenia z komputerem ochrony. Nie dasz się zaskoczyć. Miny zdalne. Przydatne w trudnej sytuacji. Nie daj się złapać. Widzisz ten szyb z barierą? Jak to zrobiłeś? Miałem już do czynienia z takimi systemami. Skup się. To dobry moment na użycie zdalnych min. Co jest z tymi kamerami? Znowu jakaś awaria? Nie, to było Skarlet. Daj no, rozwalił całą elektrownię.
Mógłby namieszać w niejednej dzielnicy. Sprawdzam teren. Czekajcie, może tu idź? Czego właściwie szukasz? Telefonu. Namierzyłem sygnał. Dochodzi z miejsca głęboko pod ziemią. Najniższy punkt to dno silosu z reaktorem. Więc właśnie tam idę. A więc tak, no, wujek Aaron jest plaulerem. Już oczywiście o tym wiedzieliśmy, bo jak można się domyślić z sagi Spidermana. Gdzieś tam powinien być szyb wentylacyjny. Prowadzi do laboratorium i reaktora. Reaktora nanoform? Tak, tak wynika z tej mapy. No więc można się było się łatwo domyślić, że wujek Aaron jest prowlerem. No ale, no cóż. Nie chciałem wam tego zdradzać, bo nie wszyscy oczywiście mogli oglądać Spidermana. Dlaczego wciąż czekam na nanoform? Chcemy wytworzyć więcej, ale Mason nie zostawił żadnych notatek. No i? Wiem, że jeden z naszych kanistrów z nuformem przetrwał ten wypadek na moście, a gdybyśmy mieli dostęp do... Nie sądzisz, że gdybyśmy mieli, to byś o tym wiedział? Tak, panie Krieger. Chciałem tylko powiedzieć, że bez tego kanistra wyrobienie się na czas będzie niemożliwe. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby znaleźć ten zbiornik, ale na razie bardzo bym prosił, żebyś poszedł do siebie i wrócił do roboty. Krieger nagli czas. Krieger nie jest już taki miłutki jak wcześniej. Do kogo należy ten telefon? Fingerer. Powiesz mi, dlaczego mnie śledzisz? Chronię cię. Możesz się czuć zaszczycony. Przerwałem emeryturę, żeby cię chronić. Nie wierzę, że mój wujek to prowler. A ja nie wierzę, że mój bratanek ryzykuje życie dla telefonu. Sprężajmy się. Jesteś blisko prototypu reaktora. Załatw tych gości. Dobra, ja mam liny zdalne, więc... Dobra, nie wyszło tak jak chcieliśmy. Dzięki. Silos jest po drugiej stronie tej osłony. Użyj terminala, żeby go otworzyć. Dobra. Zaraz. W mieście jest więcej laboratoriów? I w każdym stoi reaktor nanoform. Muszę je wyłączyć. Przecież Rick przez to zachorował. Okej, czyli kolejne znaczniki nam się zblokowały. Znajdź telefon i uciekaj. Reaktor jest pod tobą. Zaśla cały ten obiekt. Telefon jest na samym dole. Muszę się jakoś przedostać przez wiatrak i zrobić coś z tymi gośćmi. Tylko pamiętaj, nie daj się złapać. No, pamiętamy, pamiętamy. Nie chcemy, chcemy to bardziej po cichu zrobić. Tak czy siak, jak zawsze. Dobra noc, Krieger. Chciałem się tylko upewnić, że nie jesteś ranny albo martwy. Dzięki. W sumie to pomaga mi wujek Aaron. Ten gość z metra? Tak, gość z metra i przy okazji prowler. Długa historia. Co? Ten prowler? Ten fioletowy złodziej? Były złodziej. Nie łączymy się. Po prostu mi pomaga. Twój wujek to prowler. Gruba sprawa, stary. Bardzo, bardzo gruba. Wiem. Muszę lecieć. Później pogadamy.
Dzieciaki z Undergroundu nie mają szans. Czas nas jest. Dobra, mamy kolejnego. No tylko tak się włamać do Roxa. Nie będziesz sprawiać problemu. Państwo bez zabezpieczenia, że rozumiem. Zostańcie czujni. Uważaj na pająki. No i ładnie. Jedna mina zdolna wyszła. Pospiesz się. Jakoś... Staram się wyłączać kamery i alarmy, żeby nie zeszło się ich więcej. Przerwij kable nad wiatrakiem. Kto go zatrzyma? Sterowanie wiatrakiem. Tak. A teraz kable. Telefon. Trzeba naładować. Tylko nie wybuchaj. No. Okej. Kamera, wideo. Dobra, jest. Okej. To zadanie dla dwóch osób. Tu włącz ręczną kontrolę. Ja potwierdzę tam. I niedługo cały Nuform będzie przeszłością. Żałujesz, że niszczysz, co stworzyłeś? Widzisz, jak teraz wyglądam. Świat będzie bezpieczniejszy. Gotowy? Pewnie. Ręczne sterowanie za 3, 2... Win! To nie ja! Wewnętrzny sabotaż, Rini? Naprawdę? Kogo będzie obchodzić kilka biednych, chorych osób, albo śmierć i życie? Cóż taki koszt tego biznesu? Nie! 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 Zatrzymam to! Zatrzymam to! Nie! Nie! Rick! Rick, nie! Nie! Bin! Nie pan! Ktoś tam jeszcze jest. Sprawdźcie kto. Rick starał się ratować ludzi, a Krieger go zabił. Muszę skończyć to, co zaczęli. Wujku, jesteś w stanie otworzyć zdalnie osłonę reaktora? Po co? Masz telefon. Idziemy. Przez ten reaktor zmarł mój kolega. Trzeba go wyłączyć. Na dobre. Potrzebuję twojej pomocy. Proszę. Wujku? Dobra. Cofnij się. Dzięki, wujku. Yeah. Zupełnie jak generator na zewnątrz! Tylko wielki! Co ty robisz? Marc! Żyjesz? Musisz stamtąd uciekać. Dasz radę? Tak. Biegnij tym korytarzem, już! Niszczymy tam lata strukturę. Zanadowaliśmy się. Jakby mnie wcierało. Dobra. Telefon! Nie! Utrzymam tej energii! Miles! Odezwij się, młody! Żyjesz? Czuję się, jakbym wyleciał z samolotu. Ale przynajmniej reaktor jest wyłączony. Już zaraz wyjdziesz. Naprawdę był mi potrzebny. I co teraz wymyślę? Dawaj, młody. Nie dotrę do ciebie szybciej niż Roxon. Trzeba przodnicę. Poddaj się, ale już! Pójdziesz z nami!
ładowania jakieś ma. Bo... Mają rozkaz cię schwytać. Czemu? Czego? Zbadać cię, przesłuchać? Nie wiem, nieważne, nie pozwól na to. Celuję do niego! A niech to! Co? Miles, wywaliło mnie z systemu. Daj mi chwilę, wyciągnę cię stamtąd. Udało się. Macie rozkazy! Chwytać Spidermana! Dobra, mamy to. Ruchy, zanim zjawi się ich więcej. Ło, ale super sprzęt maskujący. Jak on się... Działa. Ja pójdę w prawo. Spoko, damy im radę. Nie o to się martwię. Jeśli stąd wyjdziemy, to będziemy na czarnej liście Krigera. Musisz przeczekać. Nie zdejmuj maski i nikomu nie ufaj. Zaczekaj, aż Roxxon znajdzie inny cel. Nie mogę czekać. Muszę znaleźć Finn. Twoja znajoma to Tinkerer. Rozumiem, dlaczego tak ci zależy. Nie tylko dlatego. Ja... muszę chronić Nowy Jork. Użyj Finn. Powiedz, że chcesz wstąpić do Undergroundu. Mówiłeś, żeby nie zdejmować maski. Nie mów, że jesteś Spider-Manem. Pójdź do niej jako przyjaciel. Nie, jest za mądra. Zdziwiłbyś się. Ludzie głupieją, jak im na kim się zależy. Dokładnie jak ty teraz. Gdybym powiedział jej prawdę... Jak ja twojemu ojcu? Myślałem, że mnie poprze. Miałem nadzieję, że będzie mi bratem. Ale on mnie wyklął. Gdybym siedział cicho, może wciąż miałbym rodzinę. Wiesz, co musisz zrobić. No to nieźle się porobiło. Teraz zadzwonię do Finn? Nie, nie. Muszę sprawdzić, co w mieście. Tak. Okej. Okay. Miles, wiesz, ilu obserwujących zdobyłeś od premiery aplikacji? To jakieś szaleństwo! Wiem, że jesteś przeciwny reklamom, ale tak sobie to wszystko liczę i... Nie. Dobra, wiem. Tak tylko mówię. Znalazłeś telefon Finn? No tak, ale... Stopił się po tym, jak wchłonąłem energię z reaktora nanoform. Co? Jeszcze żyjesz? Właśnie przez chwilę czułem, jakbym nie żył. Ale potem uwolniłem całą energię poprzez mini wybuch.
Na szczęście nie zniszczyłem labu. Rany, nie nadążam za tymi twoimi mocami. Jaki masz teraz plan? Zdaniem wujka powinienem udać, że chcę dołączyć do Undergroundu. A potem ukraść Nuform, żeby Finn go nie użyła. Wow, czyli miałbyś ją okłamać? Ale nie mam innych pomysłów. Wiesz, co się przyda? Tylko nie lista za i przeciw. Lista za i przeciw. Stary, muszę działać. No tak. Powodzenia. W razie czego dzwoń. Dobra, to się porobiło, szczerze mówiąc. Okazuje się, że Tinker to Finn, Flower to Wilk Aaron. Masakra. Zobaczymy, jak tutaj nasz Miles oczywiście zareaguje i tak dalej, co zrobi. Przyjaciele, najwidoczniej pan Jameson dowiedział się, że jestem, cytuję jego producenta, wielką fanką Spidermana i chce ze mną debatować. Jameson to doświadczony mówca i znakomity dziennikarz. Nawet jeśli mam rację, nie znaczy to, że z nim wygram. Czasem nie chodzi o prawdę, a o to, kto mówi więcej lub głośniej. Tak czy inaczej, debata się odbędzie. Nie spojrzałabym w lustro, gdybym odpuściła, a może czegoś się dowiemy. W przyszłym tygodniu wrzucę na bloga zmontowaną wersję debaty z panem Jay wraz z pełną transkrypcją. Do usłyszenia! Kupcie filtry niebieskiego światła, jeśli boli was głowa od patrzenia w ekran. Pa! No dobra, więc ja już się z wami żegnam obecnie. Widzę, że tu mam przestępstwo, ale tak czy siak się z wami żegnam i zrobimy je w następnym odcinku. Zadzwonię do Finn i zgłoszę się do Undergroundu. Więc ja wam dziękuję za to i jeszcze sobie posłucham oczywiście. Tak, dlaczego pytasz? O, widziałam wiadomości o wiecu twojej mamy. Nic nam nie jest. Masz może czas na kawę? Mogę znaleźć. Na Edison, przy Fisk Tower, jest fajna kawiarnia. Nie robią wzorków na kawie, ale przynajmniej ludzie nie cykają ciągle zdjęć. Okej, będę tam. Więc tak jak tutaj było powiedziane, będę infiltrować będziemy... niebezpieczny gang. Super, super. Infiltrować właśnie niebezpieczny gang. No ale to już zrobimy w kolejnych odcinkach. Ja wam dziękuję. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć, cześć.